Słuchajcie, teraz będziemy mieć wykład trzeci i czwarty z przedmiotu wprowadzenie do misji, czy wstęp do misjologii, jak to woli. I zaczniemy od takiego tematu. Przesłanie misjonarza Nowego Testamentu, czyli co głosimy, tak? Jak ważne jest to, co głosimy. I wiecie co, w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale, pierwszym wersecie, kto pamięta ten werset? Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. I wiecie co? Z tego wersetu wynika jedna rzecz. Jezus jest Bogiem, Jezus jest Słowem. Jezus, gdy był na ziemi, nigdy nie powiedział ani nie zrobił niczego poza doskonałą wolą Boga. Jezus mówił tylko to, co Bóg mu mówił. I dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że musimy być świadomi tego, że Jezus nie tworzył w swoich myślach swoich własnych opinii i zawsze mówił z serca Bożego. I to jest też coś dla nas. Chciałbym, abyśmy to, co głosimy, aby to, z czym wychodzimy do świata, gdy głosimy innym ludziom, zgadzało się z tym, co mówił Jezus i co było w sercu Ojca. Żebyśmy się nie rozmijali z tym. Mówię o tym dlatego, że bardzo często spotyka się ludzi, którzy niby głoszą Jezusa, niby głoszą tą samą Ewangelię, ale się okazuje w końcu, że nie do końca to samo głoszą. Nie głoszą albo tego Jezusa, albo nie głoszą tej Ewangelii, o której mamy w Bożym Słowie. Dlatego teraz właśnie temu poświęcimy chwilę, żebyśmy sprawdzili, uświadamiali sobie, co głosimy, tak? Jakie jest to nasze przesłanie? Misjonarzy Nowego Testamentu. Jak Jezus był Słowem i zawsze nie rozmijał się z wolą Ojca, to w Ewangelii Jana w 17 rozdziale, w 8 wersecie jest powiedziane, że to samo Słowo Jezus dał swoim apostołom. To samo Słowo, które dostał od Ojca, dał swoim apostołom. I teraz, czy nam nie dał Bóg tego samego słowa? Dokładnie, to słowo zostało też nam dane, abyśmy przekazywali innym. I misjonarz Nowego Testamentu będzie tylko mówił z serca Boga, a nie swoje własne opinie. Dajemy innym to, co mówi Bóg w swoim słowie. I to jest ważne, bo niektórzy z was mają takie doświadczenie, chociażby gdy przyjechali misjonarze do naszego kraju z Ameryki. Czasami rzeczy, które głosili, ja przynajmniej znam takich misjonarzy, którzy rzeczy niektóre, które głosili, wcale nie wynikały z Bożego Słowa, ale bardziej z kultury amerykańskiej. I my musimy uważać, żebyśmy nie popełnili tego samego błędu, tak? Jadąc gdzieś na pole misyjne, za granicę, gdzieś do innego kraju, żebyśmy nie głosili swojej kultury, tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce, ale żebyśmy głosili Chrystusa. Tak? I głosili to, co ma moc zmienić ich życie w kulturze, w której są. Więc nie głośmy naszych opinii, nie głośmy naszych kultur, ale głośmy to, co Boże Słowo mówi. To, co mówi Słowo, to jest najważniejsze. Jakie było przesłanie Jezusa? Tu będziemy mieć takich 6 głównych punktów, co te nasze przesłanie musi zawierać w sobie. Pierwsza rzecz, co było w przesłaniu Jezusa, jest to przede wszystkim przesłanie współczucia. W Ewangelii Łukasza w 7 rozdziale, 12 do 15 wersetu, zanim Jezus wskrzesił syna pewnej wdowy, to tam jest takie ciekawe słowo. Jezus użalił się nad wdową. Tak? Miał współczucie. Z powodu współczucia wzbudził zmartwych jej syna. Kolejny fragment, Mateusza 15:32. Mamy głodny tłum, parę tysięcy osób. Jezus mówi: żal mi tego ludu. I nakarmił ich. Tak? Co było jego motywacją? Współczucie do ludzi. I z takim przesłaniem my idziemy, bo czasami Bóg robi rzeczy, o które nie prosimy,
ale on wie, że ja akurat teraz potrzebujemy. Zobaczcie, w tych przypadkach tu nie mamy, że ta kobieta albo prosiła Jezusa, wskrześ mojego syna, tak? Tak samo ci ludzie też nie wołali, daj nam jeść, daj nam jeść, daj nam jeść. Nie było takiego czegoś. W ogóle nikt nie pomyślał, że można by było nakarmić te parę tysięcy osób, tak? Jezus użalił się i zrobił coś, o co nikt go nie prosił. Tak? Motywowany współczuciem. I to jest przesłanie współczucia, które my też mamy. Czasami, zobaczcie, pastor Lee, dlaczego jest w Polsce, tak? Bo Bóg mu dał, włożył w serce współczucie do narodu polskiego. Bo bez tego tak naprawdę nie ostałby się tyle lat w Polsce. Jeśli w jego sercu nie ma współczucia. Ja, pamiętacie, Edwarda Zrajkę tutaj z Krakowa, nie? Zanim się nawrócił, w sercu miał nienawiść do narodu ukraińskiego, tak? Poznał Boga. Wiecie, co Bóg wsadził w jego serce? Współczucie dla narodu ukraińskiego, tak? Współczucie. Pomaga, usługuje, jak tylko ma możliwość, żeby pomóc ludziom na Ukrainie, braciom w Chrystusie, tak? Więc tak działa to nasze przesłanie. To jest przesłanie współczucia. Druga rzecz, przesłanie przyjaźni. Tylko przyjaźni z kim? To jest ciekawe. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 9 rozdział. Dziewiąty rozdział i przeczytamy od 10 do 13 wersetu. Jakie przesłanie przyjaźni Jezus niósł ze sobą. Z kim? A gdy Jezus siedział w domu za stołem, wielu celników i grzeszników przyszło i przysiedli się do Jezusa i uczniów Jego. Co widząc faryzeusze, mówili do uczniów Jego, dlaczego nauczyciel wasz jada z celnikami i grzesznikami? A gdy Jezus to usłyszał, rzekł, nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Idźcie i nauczcie się, co to znaczy. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. I na następnej kartce jest Mateusza 11, 19. Dwie kartki dalej. Przyszedł Syn Człowieczy, jadł i pił, a mówią, oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. I usprawiedliwiona została mądrość na podstawie swoich uczynków. Tak? Kogo przyjacielem był Jezus? Grzeszników i celników, tak? Ludzi z marginesu. I my dzisiaj dokładnie musimy o tym pamiętać. My nie mamy przesłania dla ludzi samosprawiedliwych, religijnych, ale mamy przesłanie dla tych, którzy są świadomi swojej grzeszności. I to jest też ważne, tak? Przesłanie przyjaźni dla ludzi, albo inaczej, serce Boga zawsze będzie przebywało z grzesznikami. Nie w ich grzechach, ale będzie przebywało wśród nich, aby ich ratować, aby ich uzdrawiać, uwalniać, oczyszczać, tak? Więc tam będzie serce Boże. Kolejne, trzecie przesłanie, jakie mamy. Nasze przesłanie jest przesłaniem uzdrowienia. On uzdrawiał, bo miał współczucie, bo kocha ludzi. I pewnie znacie wiele osób, które gdy nawróciły się do Pana, Pan uzdrowił czy uwolnił z czegoś, tak? No właśnie, bo słuchajcie, ta Ewangelia jest nazwana w Biblii Bożą mocą. I znowu wracamy do tego słowa, zobaczcie, ku zbawieniu jest powiedziane, tak? Ale pamiętacie, co słowo sozo znaczy, tak? Zbawić wiecznie, ale niesie ze sobą też uzdrowienie, uwolnienie, ocalenie, tak? Wyratowanie. I to się przekłada. To jest przesłanie właśnie dla... Masz problemy z alkoholem? Przyjdź do Jezusa. Jezus uwalnia, tak? Jakby w zbawieniu zawarte jest to uwolnienie. Po prostu przyprowadzajmy ludzi, tak? Po to, by byli uzdrowieni. Ile Jezus uzdrawia relacji, słuchajcie. Tak? Gdy nawracamy się do Pana, uzdrawia nasze relacje. Czy to w małżeństwie, czy to w rodzinie, czy to z osobami, z którymi mamy napięku, uzdrawia. Uzdrowienie. I to jest przesłanie uzdrowienia. Dalej. Przesłanie misji. To jest ciekawe, słuchajcie. Mateusza, Ewangelia Mateusza 9,38. No to jest ciekawe w ogóle. Jesteśmy dalej w Mateusza, więc cofnijmy tylko kartkę. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo moje?
Nie, swoje. To jest żniwo Pana Boga. I Pan, proście Pana żniwa, aby posyłał swoich pracowników. I wiecie, co jest ciekawe tutaj jeszcze w tym fragmencie? Módlcie się, aby Bóg posyłał. I tam jest takie greckie słowo, które znaczy, nie jest takim delikatnym słowem, że Bóg posyła, jak list posyła, nie. Tam jest wręcz takie mocne greckie słowo, które mówi, wyrzucał agresywnie na misję. Bóg, proście Pana, aby wykopywał nas na misję. Dlaczego? Bo my bardzo często chodzimy w ciele, nie w wierze. I bardzo często Bóg musi nas wręcz wykopywać, czy to na ewangelizację, czy na misję. Myślicie, że w Nowym Testamencie nie mamy przykładów na to? To powiem wam, ile lat zajęło apostołom, by pójść i głosić Ewangelię poganom. Wiecie, że to parę lat im zajęło? I sami poszli? Sami poszli na cały świat? Nie. Przyszły prześladowania w Jerozolimie i rozproszyli się wszyscy po Judei, tak? Przyszły prześladowania w Judei, rozproszyli się dalej. Dlaczego prześladowania musiały przyjść? No bo chłopaki nie szli i nie głosili na cały świat, jak mieli to robić. Jest wykopanie? Dokładnie. Agresywne wykopanie. I Bóg czasami musi takiego bata dla nas użyć, żeby nas wykopać gdzieś, żebyśmy głosili Ewangelię. Jesteśmy oporni w tym, ale nie różnimy się w tym od apostołów. Słuchajcie, pocieszę was, tak? Apostołowie też potrzebowali nie jednego kopa, żeby zrobić to, co Jezus im powiedział, idźcie na cały świat, tak? Głoście wszelkiemu stworzeniu, nie tylko Żydom, wszelkiemu stworzeniu mieliście głosić, tak? Wszystkim ludziom. Dużo lat im to zajęło, zanim to załapali, tak? I było to trochę bolesne dla niektórych. Przesłanie misji, tak? Mateusza 28, 19, 20, idźcie i nauczajcie na cały świat, tak? To jest też ważny punkt. Oj, tu będzie trochę wersetów, ale wam je przeczytam. Przesłanie przeciw legalizmowi. Ewangelia, przesłanie, które głosimy światu, jest przesłaniem łaski, a nie legalizmu. Więc musimy też głosić przeciw legalizmowi bardzo często. Jezus, dlaczego? Bo Jezus nie bał się mówić legalistom, że są jak groby pobielane. Nie bał się mówić legalistom, ludziom żyjącym po prostu w swojej dobroci, że są jak, zobacz, jak są plemiem żmijowym, tak? Że ich ojcem jest diabeł. Ale by dzisiaj było, jakbyśmy tak komuś powiedzieli, że twoim ojcem jest diabeł, nie? Jezus się nie bał tego. I ludziom religijnym, szczególnie ludziom religijnym, musimy tak zresztą mówić, żeby nimi zatrząsnąć. Żeby może dotarło to do nich, że właśnie, może nie jestem taki dobry. A może jednak potrzebuje Zbawiciela, nie? Po to to jest, tak? Więc to przesłanie musi być. I zobaczcie, musimy wiedzieć, że nie możemy być zbawieni przez dobre uczynki. I teraz takie fragmenty wam przeczytam. Możecie sobie notować odnośniki tego, jest ich chyba z 6. Czytam, jak Biblia Tysiąclecia mówi. Rzymian 3:20. Jako że z uczynków prawa żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia w jego oczach, w Bożych oczach. Przez prawo bowiem jest tylko większa znajomość grzechu. Rzymian 6:14. Albowiem grzech nie powinien nam nad wami panować, skoro nie jesteście poddani prawu, lecz łasce. Rzymian 7:4. Tak i wy, bracia moi, dzięki ciału Chrystusa umarliście dla prawa, by złączyć się z innym, z tym, który powstał z martwych, byśmy zaczęli przynosić owoc Bogu. Galacjan 2:16. A jednak przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnienie prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. My właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by osiągnąć usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa, a nie przez wypełnianie prawa za pomocą uczynków. Jako że przez wypełnianie prawa za pomocą uczynków nikt nie osiągnie usprawiedliwienia. Mało? Galacjan 2:19-21. Tymczasem ja dla prawa umarłem przez prawo, aby żyć dla Boga. Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele,
Jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Nie mogę odrzucać łaski danej przez Boga. Jeżeli zaś usprawiedliwienie dokonuje się przez prawo, to Chrystus umarł na darmo. Prosta, tak? Jeśli przez prawo, to po co Chrystus umierał? Dalej, Galacjan 3:24-26. Tym sposobem prawo stało się dla nas wychowawcą, który miał prowadzić ku Chrystusowi, abyśmy z wiary uzyskali usprawiedliwienie. Gdy jednak wiara nadeszła, już nie jesteśmy poddani wychowawcy. Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie. Kolosan 2:14. Skreślił zapis dłużny obciążający nas nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża. Cały twój list dłużny, tak? Przybity do krzyża. Już został. Czy tam są wszystkie moje długi, czyli wszystkie moje grzechy? Te, które jutro popełnię też? Tak, cały list dłużny został przybity do krzyża. Twój list. Przesłanie przeciw legalizmowi, tak? Musimy znać te wersety, aby wiedzieć, co przekazujemy, tak? Dalej. Bardzo ważny element naszego przesłania. Przebaczenia grzechów. Słuchajcie, znowu cała litania wersetów, tak? Z powodu tego przesłania możemy być szczęśliwi tak naprawdę, dlatego jest to tak ważne. Słuchajcie, znowu z 7 wersetów wam przeczytam. Psalm 32:1-2. Szczęśliwy ten, któremu została odpuszczona nieprawość, którego grzech został puszczony w niepamięć. Szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, w którego duszy nie kryje się podstęp. Piękne wersety, co? Psalm, to jest Stary Testament, zobaczcie. Psalm 103:10-12. Nie postępuje z nami Bóg według naszych grzechów, ani według win naszych nam nie odpłaca. Jak to? A wszyscy ludzie religijni myślą, że właśnie tak jest. Stary Testament, tak? Nie nowy, stary. Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak można jest jego łaskawość dla tych, co się go boją. Jak jest odległy wschód od zachodu, tak daleko odsuwa od nas nasze występki. Pan wszystko to robi. Dalej, Izajasza 1:18. Chodźcie i spór ze mną wiedźcie, mówi Pan. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją. Choćby czerwone jak purpura, staną się jak wełna. Chcecie spór ten mieć z Panem? To jest jego przesłanie. Dalej, Izajasza 43:25. Ja, właśnie ja, przekreślam Twe przestępstwa i nie wspominam Twych grzechów. Tak? To robi Bóg. Dalej, cały czas Stary Testament, Izajasza 44:22. Usunęłem Twe grzechy jak chmurę i Twoje wykroczenia jak obłok. Powróć do mnie, bom cię odkupił. Niesamowite, co? Dalej, Micheasza 7:18-19. Któryż Bóg podobny Tobie, co oddalasz nieprawość, odpuszczasz występek resztę dziedzictwa Twego? Nie żywi On gniewu na zawsze, bo upodobał sobie miłosierdzie. Ulituje się znowu nad nami, zetrze nasze nieprawości i wrzuci w głębokości morskie wszystkie nasze grzechy. Wszystkie. Słyszycie to? Wszystkie nasze grzechy. On to zrobi. 2 Koryntian 5:19. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania. Hebrajczyków 8:12. Ponieważ ulituję się nad ich nieprawością i nie wspomnę więcej na ich grzechy. 1 Jana 1:7. Jeśli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Starczy? Tak? Złapaliśmy? Jakie jest nasze przesłanie?
Przebaczone ci zostały wszystkie grzechy. I to jest ważne. Wszystkie grzechy. Dlaczego jest to ważne? Dlaczego jest ważne znać te wszystkie sześć elementów tego naszego przesłania? Wiecie dlaczego? Dlatego, że szatan jest takim fachowym podrabiaczem. On po prostu podrabia prawie wszystko, co Bóg robi. Podrabia, ale dla zupełnie innego celu. Jak Bóg czyni coś, żeby zbawić ludzi, diabeł podrabia te różne rzeczy po to, żeby ludzi uśmiercić. Tak? Żeby zabrać ich ze sobą do jeziora ognia. I teraz zobaczcie. Szatan ma swój religijny system. Tak mówi Biblia. I podam wam zaraz kilka przykładów. Zobaczcie, w objawieniu Jana też sześć punktów religijnego systemu szatana. Pierwszy. Objawienie 2:13. Jest tam powiedziane, że szatan ma swój tron, ma swoją władzę. I w Efezjan 2:2 jest powiedziane, że on jest jest rządzącym władcą i działa w synach buntu, tak? Więc szatan ma swój tron, ma władzę, tak? I ta władza może nam narzucać różne rzeczy. Drugie, objawienie 2:9. Jest tam mowa o synagodze szatana. Słuchajcie, w tamtych czasach czym była synagoga? To było miejsce, gdzie religijni Żydzi spotykali się co sobotę, tak? W miejscach, gdzie nie mieli dostępu do świątyń, w oddalonych od Jerozolimy, spotykali się, by wielbić Boga. Tak? Tego samego słowa Jan użył w objawieniu Jana, by powiedzieć o synagodze szatana. Mówił o religijnych Żydach, którzy odrzucali Jezusa, tak? Synagoga szatana. Szatan ma swój system religijny, słuchajcie. Co więcej, co podrabia jeszcze, zobaczcie. Galacjan 1 rozdział, 6-8 werset, mówi o tym, że w tym systemie szatan głosi swoją, w cudzysłowie, dobrą nowinę. Choćby wam anioł z nieba głosił inną Ewangelię. Myślicie, że mało takich innych Ewangelii dzisiaj mamy na świecie? Mamy sporo. Diabeł wymyśla. Używa słowo Ewangelia, dobra nowina, ale tak naprawdę my, mając rozeznanie, znając prawdę, widzimy, tak, że ta dobra nowina, którą on głosi, wcale nie jest dobra. Natomiast ludzie, którzy nie znają Boga, nie znają prawdy, łykają to. I szatan dokładnie podrabia dobrą nowinę. Będzie mówił o Jezusie. Będzie używał imienia Jezus. Ale to nie jest Jezus Chrystus z Nazaretu, tak? To nie jest Jezus Chrystus, który umarł na krzyżu i zmartwychwstał dnia trzeciego. Musimy umieć to definiować i rozróżniać, tak? Musimy uczyć się rozpoznawać to. Bo wiele sekt dzisiaj używa słowa Jezus, imienia Jezus, tak? Nawet świadkowie używają imienia Jezus, tak? Mówią o nim. Tylko, że to nie jest ten sam Jezus, o którym czytamy w Bożym Słowie. Czwartym, 2 Koryntian, 11 rozdział, 13-15 werset. Szatan ma własnych apostołów, misjonarzy. Słuchajcie, nie każdy, kto mówi o sobie, jest misjonarzem albo apostołem, jest posłany od Boga. Musimy o tym wiedzieć, bo szatan też takich ma. W tamtych czasach już ich miał. I apostoł Paweł pisze o tych fałszywych misjonarzach, tak? Czyli już wtedy byli fałszywi misjonarze. Dzisiaj też mamy do czynienia z takimi. Nie każdy, kto ma doktor teologii przed nazwiskiem, jest Bożym mężem. Może być szatańskim apostołem. I sam tego doświadczyłem, bo kiedyś kościół, w którym byłem, zaprosił takiego doktora z Niemiec. I w swoim kazaniu zaczął udowadniać wszystkim, że Jezus nie jest Bogiem, nie? Bo nikt go nie sprawdził, zanim go wpuścili za kazanicę. Na szczęście ciocia, która tłumaczyła go z angielskiego, zorientowała się, o co chodzi, i mówiła swoje kazanie. Także tylko ci, co znali angielski, wiedzieli, że coś tu nie gra, tak? Ale dokładnie tak jest. My musimy umieć rozpoznawać, tak? Że ktoś fajnie wygląda i dobry mówca jest i ma DR przed nazwiskiem teologii nawet, o niczym nie świadczy.
może zupełnie nie znać Boga, może być wysłańcem szatana. Piąte, 1 Koryntian 10:21. Słuchajcie, tam jest napisane, że słuchajcie, no mamy wieczerzę pańską, tak? Na pamiątkę śmierci Pana Jezusa. Ale wiecie co, że w tamtych czasach szatan już miał własny kielich i stół pański, swój? Tam jest o tym mowa, zobaczcie sobie w tych wersetach. Jest powiedziane wyraźnie, że szatan ma swój kielich i stół. Coś może wyglądać po chrześcijańsku. Może, mogą używać tych samych piosenek, tych samych, nie wiem, ceremoniałów, czy tam rzeczy, które robimy. Obrzędy, tak? Te same. No, chrzest na przykład wodny. Mogą mieć chrzest wodny. Ale to nie oznacza, że ktoś jest chrześcijaninem. I że to, co głosi, jest chrześcijańskie, jest biblijne, tak? Jest przesłaniem Chrystusa. Szatan ma swój stół i ma swój kielich. 2 Koryntian 11:14, to jest już szósta rzecz z tego systemu. Szatan przekształca się w innego Jezusa, w anioła światłości. On może objawić się jako anioł światłości, nie ma dla niego problemu. Może ponadnaturalnie się objawić komuś. I czasami my, zobaczcie, w jakich my czasach dzisiaj żyjemy. Wielu wierzących nawet, gdy widzi coś ponadnaturalnego, nie wiem, cud, uzdrowienie, proroctwo, coś co, nie wiem, mówienie na językach, tak? To dla nich od razu to jest dowód, że to jest od Boga. Zauważyliście coś takiego? Ja sam tak kiedyś wierzyłem, tak? Jak byłem niezakorzeniony w Bożym Słowie. Ale że coś ponadnaturalnego się wydarzyło, nie jest w ogóle oznaką tego, że to jest od Boga. Ja wierzę, że te dzieci tam w Fatimie, którym się postać pewna pojawiła, mówiąc, że jest Marią, że one naprawdę coś widziały. Ja wierzę w to. Bo anioł światłości ma taką moc. Ale to, co przekazała ta postać, mi jednoznacznie mówi, że to był szatan. Choćby nie wiem, jak piękna postać się pokazała. Mamy Boże Słowo. Sprawdzajmy. Musimy uważać, aby mówić tylko te słowa, które pochodzą od Boga. Jeżeli mówimy coś z siebie i to się nie zgadza z Pismem, to głosimy Ewangelię szatana. Jak ważne jest przesłanie. Kiedyś spotkałem we Wrocławiu taką grupę ludzi. Oni o sobie mówili, że są dziećmi Boga, nie używali słowa chrześcijanie, bo oni byli zupełnie inni od innych chrześcijan, nie? Chcieli się wyróżniać, więc nazywali siebie chrystianami, dziećmi Bożym, niektórzy nazywali szafrankami i tak dalej. I wiecie co? Oni też głosili, używali Biblii i głosili Ewangelię. Według nich głosili Ewangelię. Ale wiecie, na czym opierali swoje przesłanie? Na jednym wersecie z Dziejów Apostolskich, gdzie było powiedziane i oto wszystko mieli wspólne. I to było główne ich przesłanie. I szczycili się tym, że jedynie oni są prawdziwymi chrześcijanami, bo oni wszystko mają wspólne. Razem mieszkają w komunie, razem zarządzają pieniędzmi. Nie wiem, jak tam chodzi o małżeństwo, jak tam z żonami, mężami było, tego już nie wnikałem. Ale szczycili się tym, że mają wszystko razem. Że mają tą wspólnotę. Ja mówię, ale to dla mnie, już na tyle znałem może słowo, mówię, ale to dla mnie nie jest wyznacznikiem, że jesteście prawdziwymi chrześcijanami, przepraszam bardzo. Tak? A macie Ducha Świętego? A narodziliście się na nowo? A to, a tamto i tak, ale wszystko mamy wspólne, nie? I my musimy, tak, znać całość przesłania, żeby się nie dać oszukać. Bo oni też głoszą miłość Bożą, tak? Kochajmy się, jesteśmy braćmi, siostrami w Chrystusie. Miłość, miłość, miłość. I wszystko mamy wspólne. To my jesteśmy tymi prawdziwymi. Wy to jesteście B, nie? Bo nie macie wszystkiego, nie mieszkacie razem. No? Przepraszam bardzo. Tak? To, że mieli wspólne, nie oznacza, że później nie mieli problemu z tego powodu. Tak? Dlaczego Kościół w Jerozolimie parę lat później prosił o pomoc wszystkie kościoły inne, bo co?
bo cierpieli głód. Dlaczego? Bo wszystko sprzedali i zjedli. Nie mieli za co żyć. Nie mieli z czego kupić jedzenia dla kościoła. Nie? Więc nie opierajmy naszego przesłania na jakimś jednym wersecie wyrwanym z kontekstu. Tak? Całe przesłanie Bożego Słowa jest ważne. Serce Boga jest najważniejsze. Tak? Drugi Tymoteusza, pierwszy, drugi werset. Tam Paweł mówi do Tymoteusza, że te rzeczy, które ja ci przekazałem, których cię nauczyłem, przekaż tym ludziom, szczególnie tym, którzy umią też nauczać. I to jest, zobaczcie, to co mamy. Przyjmujemy od Pana Jezusa to przesłanie i Jezus chce, żebyśmy to przesłanie przekazywali innym ludziom, którzy będą też nauczać następnych. I to jest to, o co chodzi. Przekazujemy sobie kolejnym pokoleniom, kolejnym osobom, przekazujemy to przesłanie, które przyjęliśmy z Bożego Słowa, tak? Niezmienione, nie swoje opinie, koncepcje, to, co jest prosto w Bożym Słowie do nas przekazane. Słuchajcie, ile mam czasu? Zdążymy. Czwarty temat, też bardzo ważny. Tam było przesłanie, a teraz mamy, co to jest powołanie. Słuchajcie, powołanie. Wiecie co? Pewnie znaleźlibyście różne definicje powołania, ale mi się spodobała ta jedna, że powołanie jest, to oznacza, że jesteś tak obciążony sercem Bożym, że ono przyciąga cię, aby pełnić Jego wolę, Bożą wolę. Powołanie to jest coś, co Bóg w sercu dokonuje, tak? To jest to przyciągnięcie twojego serca do Bożego serca. I Psalm 37,4 o tym mówi, że najpierw radujemy się w Panu i to On daje nam pragnienia w naszym sercu. My rozkoszujemy się Panem, a On wkłada pragnienia w naszym serca. I to jest, myślę, najfajniejsze w powołaniu, że to jest coś, co Bóg wkłada w twoje serce. To nie jest, my czasami myślimy, że powołanie to jest coś, co my musimy wbrew sobie robić. Nie, gdy zbliżamy się do Boga, On ci daje swoje pragnienia. I ty chcesz to robić. Tak? Chcesz wykonać tą Jego wolę. Każdy z nas ma powołanie, bo każdy z nas jest wartościowy i niezastąpiony. Nikt nie może robić tego, co ty robisz w taki sam sposób. Jesteś po prostu szczególnym członkiem ciała Chrystusa. I o tym też mówi, zobaczcie, 1 Koryntian 12,11 mówi bardzo wyraźnie, że każdy wierzący ma przynajmniej jeden dar. Każdy. Czy ty masz? Masz. Masz go. Każdy. Co więcej, 2 Koryntian 4,7 mówi, że mamy ten skarb w ziemskich naczyniach, a ten skarb, o którym tam jest mowa, to jest moc Bożą. My czasami mówimy, ojejku Boże, no niby mnie powołujesz do tego, ale ja nie mam do tego sił, nie mam zdolności. No dobrze, bo to nie twoje zdolności, nie twoje dary, nie twoja moc ma to czynić, tak? Moc Bożą masz w sobie. I to ta moc Boża będzie cię używała w tym twoim powołaniu. Bóg chce, abyśmy służyli w pełnej pojemności, w Bożej pojemności. Bóg ci nie powie, jaki będziesz za 5 lat dzisiaj. Bóg daje nam wizję, aby iść do świata i być świadectwem dla Niego. Bóg będzie wykonywał to dzieło we mnie przez wiarę. Dlaczego Bóg nie mówi nam na przykład, kim ja będę za 5 lat, tak? To jest bardzo prosta przyczyna. Po prostu nie chcę, żebyśmy za wcześnie zrezygnowali. Chcę nas do tego przygotować. I pamiętam, że do momentu, kiedy Bóg mi kiedy usłyszałem wyraźnie, że Bóg chce, żebym był pastorem, to byłem naprawdę przez wiele lat przygotowywany w Kościele Misja Łaski do tego, żeby przyjąć to powołanie. Bo akurat miałem doświadczenia we wcześniejszym kościele, że pastor to jest taka osoba, która robi wszystko za wszystkich, a jak komuś podpadnie, to się go wyrzuca z kościoła. Po takich doświadczeniach, myślicie, że w ogóle dopuszczałem do siebie taką myśl, że kiedyś będę pastorem? No nie, głupi by tak chciał, nie? A ja nie chciałem być głupi, tak? Więc unikałem tego tematu, jak tylko można. Ale Bóg miał plan, tak? Posłał mnie do szkoły biblijnej, poznawałem Boże Słowo,
Widziałem szacunek, jakim się darzy pastorów, widziałem, jak żyją pastorzy, jak popełniają błędy też, tak? Czasami, jak Bóg to naprawia, jak Bóg pomaga, wspiera. I wtedy, gdy Bóg powiedział, słuchaj, chcę, żebyś się szkolił, bo będziesz pastorem. Nie? Była ciężka rozmowa, odmawiałem się przez pół godziny całą litanię, dlaczego nie mogę być. No ale niestety Bóg użył jednego zdania i nie mogłem nic już powiedzieć. Mu powiedział, słuchaj, ale jak ja cię powołam, to ja cię wyposażę. Cóż było robić? Mówię, no Boże, ale to twoja będzie wina, nie moja. I tak jest, zobaczcie, z powołaniem każdego z nas, nie? To nie moja moc, ale Boża ma być, tak? Twoim powołaniem będzie zawsze głoszenie dokonanego dzieła, dzieje 20-24, Ewangelia łaski Bożej, tak? To jest nasze powołanie. Nasze powołanie będzie bezpośrednie lub pośrednie. Co to znaczy bezpośrednie? To albo Bóg bezpośrednio do ciebie przemówi, albo ktoś powie ci, jakie jest twoje powołanie. Bo bardzo często my zmagamy się i mówimy, Panie Boże, jakie są moje dary? Jakie jest moje powołanie? Co ja powinienem robić? Przychodzi pastor i mówi, słuchaj, jest to i to do zrobienia. Czy mógłbyś to zrobić? A nie, nie, bo ja nie wiem, jakie ja mam dary i powołania. Może właśnie to jest twoim powołaniem i darem, tak? Wiecie, jak najlepiej odkryć swój dar i powołanie? Będąc dostępnym do zrobienia wszystkiego w Kościele. I dokładnie tak było też i w moim życiu. Jak rozpoznawałem swoje dary i powołania, po prostu byłem wszędzie, gdzie się dało. Tak? Trzeba było iść na ewangelizację, byłem na ewangelizacji. Trzeba było być z dziećmi w klubie, byłem z dziećmi w klubie. Trzeba było coś tam chodzić do więzienia, chodziłem do więzienia. Po prostu byłem wszędzie. I później z czasem widziałem, co najbardziej leży mi na sercu. Tak? Gdzie lubię się najbardziej spalać. Gdzie lubię być. I w ten sposób odkryłem swoje dary. Nie odkryjesz nigdy swojego daru, nigdy swojego powołania, jakbyś siedział tylko i modlił się, Panie Boże, pokaż mi, jaki jest dar. No niestety. No, rzadko się zdarza, że głos z nieba powie, słuchaj, tu jest, tu masz być. Nie? Nie, Bóg bardziej prosto przemawia, tak? Do twojego serca. Daje ci pragnienia, daje ci możliwość gdzieś usługiwania, tak? Łukasza, 19 rozdział i 10 werset. Jezus przyszedł, aby szukać i zbawiać zagubionych. I takie jest nasze powołanie. Każda służba, którą mamy, tak naprawdę ma za zadanie szukać i zbawiać zagubionych. Czy myślicie, że przygotowanie tutaj obiadu nie było czasami też szukaniem i zbawianiem zagubionych? Tak. W pewien sposób tak. Może nie bezpośrednio, ale pośrednio. Tak, bo pokazuje nam miłość. Po czym ludzie ze świata nas poznają, pamiętacie? Po miłości wzajemnej. A właśnie tutaj przy stole widać tą miłość, tak? Troskę o siebie nawzajem. Złożone życie jedni za drugich, tak? Dalej. Powołanie zawsze jest kojarzone z łaską. Galacjan 1,15. Bóg powołuje nas przez łaskę i wszystko jest przez łaskę. To, że służysz też jest przez łaskę. Nasze powołanie zawsze doprowadzi do śmierci dla naszych samolubnych pragnień. I tutaj Jeremiasza 45:5. Podkreśliłem, że mam przeczytać, ale nie wiem, co tam jest. Słuchajcie. Dobrze. Słuchajcie, Jeremiasza 45, rozdział 5, werset. A ty żądasz dla siebie rzeczy wielkich? Nie żądaj, bo oto sprowadzę nieszczęście na wszelkie ciało, mówi Pan. Lecz tobie daruję twoje życie jako zdobycz wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Czasami my mamy takie pragnienia, żądamy dla siebie rzeczy wielkich. O, ja będę ewangelistą, to ja muszę mieć stadion, 30 tysięcy ludzi, będę głosił Ewangelię. A tu Bóg ci przysyła jedną osobę. I co wtedy robisz? Tak? Nie mam czasu. A to ten... Dokładnie. Szukamy wymówek. Bóg nigdy nie da ci stadionu, jeśli ty nie będziesz w stanie głosić jednej osobie. Jezus głosił pojedynczym osobom.
Głosił do tłumów, ale głosił też do pojedynczych osób. Po prostu, kto był otwarty, by słuchać, to głosił. Nie szukaj nic dla samolubnych pragnień, szukaj Boga. Nie myśl, że szatan jest zadowolony z twojego powołania. Oj nie. Szatan chce powstrzymać powołanych, chce nas rozproszyć, chce nas związać z kimś lub czymś, co rozproszy nas w naszym powołaniu. I zaraz wam przeczytam takie dwa wersety, gdzie jest mowa o tym rozpraszaniu. Ale powiem wam tak. Znam bardzo dużo, przede wszystkim sióstr w Chrystusie, które miały niesamowite powołanie, niesamowicie służyły Bogu do momentu, aż zechciało im się poślubić niewierzącej osoby. Wiele razy widziałem, jak ktoś pięknie zaczynał chodzić z Bogiem, naprawdę cudownie wzrasta i tak dalej. I wiecie, szatan ma zawsze antyplan. Bóg ma plan na nasze życie, to on ma antyplan. I co robi? Jakimś dziwnym trafem dziewczyna, która przez 25 lat swojego życia nigdy nie miała chłopaka, nawraca się i nagle wielu chłopaków zaczyna się nią interesować ze świata. Widzieliście coś takiego? Ja mam konkretne osoby przed oczami. Dlaczego tak jest? Bo szatan ma plan. Rozproszyć. Bóg ma powołanie, Bóg ma wspaniałe życie, obfite, a szatan chce rozproszyć. Okraść, tak? Odciągnąć się od tego powołania. I zobaczcie, czego najczęściej diabeł używa. Zobaczcie, Łukasza 14 rozdział. Będzie tak szybciej chyba. Nie daj się rozproszyć od swojego powołania. Łukasza 14, rozdział 15 do 20 wersetu. Spróbujcie sobie wypisać w jednym słowie, jaka wymówka może się pojawić w moim życiu. Gdy to usłyszał jeden ze współbiesiadników, rzekł do niego: błogosławiony ten, który będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym. A on mu rzekł: pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu. I posłał swego sługę w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym: przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. I poczęli się wszyscy, jeden po drugim wymawiać. Pierwszy mu rzekł: kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. Co to może być w moim życiu? Kupiłem pole. Majątek, tak? Biznes, nie? Będę miał więcej pola, więcej wysieje, będę bogatszy. Tak? Druga wymówka. Drugi, że kupiłem 5 par wołów, idę je wypróbować. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. No, podobna rzecz, myślę, tak? Biznes, nie wiem, samochód, tak? Myślę, że dom też może być też, tak? Takim moim konikiem. Wymówka. Kolejna wymówka. A ten to najlepszy jest, no. A inny rzekł: żonę pojąłem i dlatego nie mogę przyjść. Widzicie? Relacje. Relacje. Czasami to są relacje damsko-męskie, ale czasami to są relacje ja a moje dziecko, ja a moja mama. I słuchajcie, diabeł będzie używał tego. Będzie używał tych relacji po to, żeby powstrzymać się przed podążaniem za swoim powołaniem. I bardzo często to robi. Zobaczcie, podobny przykład mamy w Starym Testamencie. W 5 Mojżeszowej. To już na tym zakończymy. To już pora. 5 Mojżeszowa, 20 rozdział, od 5 do 9 wersetu. Tu mamy Izraelitów szykujących się do bitwy. Są powołani, tak? Ale coś im tam, niektórym, przeszkadza trochę w tym powołaniu. Coś mi się te kartki kleją, że nie mogę otworzyć, no.
Rozproszają, kartki mnie rozpraszają. Następnie przemówił do wojowników, przemówił do wojowników na Zorzy tak. Jeżeli ktoś z was zbudował nowy dom, a jeszcze go nie poświęcił, niech wróci do swego domu, aby nie zginął w walce i by ktoś inny go nie poświęcił. Dom, tak? Druga rzecz. Jeżeli ktoś zasadził winnicę, a jeszcze z niej nie korzystał, niech idzie z powrotem do swego domu, aby nie zginął w walce i by ktoś inny z niej nie korzystał. Biznes, tak? Jeżeli ktoś zaręczył się z kobietą, a jeszcze jej nie pojął, niech idzie z powrotem do swego domu, aby nie zginął w walce i by ktoś inny jej nie pojął. Żona. I niech nadzorcy jeszcze dalej mówią do wojowników tak. Jeżeli ktoś jest bojaźliwy i lękliwego serca, niech idzie z powrotem do swego domu. Niechaj nie osłabia serca swoich braci jak swoje. Lęk, troska, tak? A gdy nadzorcy skończą swoje przemówienie do wojowników, postawią dowódców oddziałów na czele wojowników i wojownicy będą wojować, tak? Lęk, troska, biznes, rodzina, żona, dom. To są rzeczy, które mogą powstrzymać cię przed twoim powołaniem, przed bycia użytecznym wojownikiem Pana. Bóg chce ludzi, którzy mają całe serca dla Niego, a nie są rozproszeni. Bóg wysyła rozproszonych ludzi do domu, bo nie walczą całym sercem dla Boga. Wystrzegaj się rozproszenia w powołaniu. Wystrzegaj się. Miej otwarte oczy, by widzieć te rzeczy, które tak naprawdę rozpraszają twoje powołanie, tak? I nie pozwalaj, by te rzeczy cię rozpraszały. Jeśli Bóg cię powołuje do czegoś, to przede wszystkim bądź nastawiony na Niego, na Jego głos i idź za Nim. Wtedy Bóg będzie cię niesamowicie używał, będziesz widział Jego moc działającą w tobie i przez ciebie. Tylko wtedy. Pomódlmy się. Panie Boże, prosimy Cię, byś Ty dzisiaj, jak tu jesteśmy wszyscy, abyś wzmocnił nas w naszym powołaniu. Abyś zabrał wszelkie lęki i strachy, które mogą nas powstrzymywać. Abyś przerwał te relacje, które mogą nas powstrzymywać przed pójściem na 100% za Tobą. Proszę Cię, Panie Boże, o to i usuń wszelkie przeszkody, abyśmy szli powołani przez Ciebie, wsparci Twoją mocą, głosząc dobrą nowinę, głosząc Jezusa Chrystusa, tego żywego, prawdziwego, jedynego Zbawiciela. Panie, posyłaj nas. I czasami, gdy zasiedzimy się gdzieś za długo, to daj nam takiego mocnego, duchowego kopa, Panie, abyśmy wyszli i głosili tak, jak Ty chcesz, aby robotnicy wyszli na Twoje żniwo, Panie. Amen.